Cześć. Witamy was w Buch Trawy. Jest środa, godzina 18. Ja nazywam się Adam Kołodziejczyk. Ze mną w studiu jest... Kacper Ładoń. Dzień dobry, cześć. Jest on byłym dziennikarzem Radia Pryzmat, a także przewodnikiem tatrzańskim. Ja o sobie powiem tyle, że w tym roku wydawniczym będę się zajmował górami. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Tatrach, czyli jednym w Polsce paśmie górskim o charakterze alpejskim. Więc zacznijmy. Porozmawiajmy najpierw o tym, jak przygotować się do wycieczki w Tatry, kiedy już wiemy, że chcemy iść w te Tatry, kiedy sprawdziliśmy prognozę, że w sobotę za tydzień ma być ładna pogoda, ma świecić słońce. Siadamy przed mapą i nie wiemy, jaką trasę dobrać. Co wtedy mamy zrobić? Jak mamy się przygotować, jak ocenić nasz stopień zaawansowania? Temat generalnie jest tematem rzeką i jest tematem dosyć skomplikowanym z tego względu, że jak wiadomo, każdy z nas jest inny i mamy inne predyspozycje, ale zacząłbym od takich rzeczy, które jakby robimy jeszcze w domu, bo wspomniałeś tutaj oczywiście o sprawdzeniu prognozy pogody, przy czym warto ją oczywiście monitorować na bieżąco. Jakby jedno sprawdzenie prognozy wcześniej może nie wystarczyć, ponieważ no oczywiście pogoda się zmienia, także no prognoza, którą sprawdzimy sobie na przykład dwa tygodnie, czy nie wiem, tydzień wcześniej nawet, czy nawet no dosłownie kilka dni wcześniej, może się nie sprawdzić. Dlatego bardzo ważne jest, aby kontrolować ją i w tym momencie mamy oczywiście takie narzędzia jak no oczywiście prognozy pogody, które są aktualizowane bardzo często, ale jednocześnie na przykład radary burzowe, które pozwalają nam nawet już będąc na szlaku, oczywiście o ile mamy zasięg, sprawdzać, czy nie zbliża nam się jakaś zła pogoda. Także o tym oczywiście należy pamiętać. Warto rozplanować sobie trasę. Przy czym tutaj oczywiście polecam korzystanie z map turystycznych, papierowych, czy takich, które są dostępne też właśnie w internecie. No przykładowo, tak, no tutaj już nawet podałem nazwę nieświadomie, czyli na przykład jak mapy turystyczne, mapy CZ. Takie, które przykładowo uwzględniają chociażby przewyższenia, odległości tak realnie i po szlakach. Zdarzały się właśnie sytuacje na przykład, gdzie turyści wybierali się w góry używając map Google. Pamiętam sytuację z mediów, gdzie pewien Chińczyk, chcąc dojść do Morskiego Oka, doszedł na Orlą Perć. Tak, stąd powinniśmy bardzo ostrożnie podchodzić do tego, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi planujemy taką wycieczkę. Wciąż jeszcze raz polecam też papierowe mapy, na których też mamy oczywiście. No właśnie, oprócz tego, że no mamy te papierowe mapy, dobrze, żebyśmy też umieli z nich korzystać, prawda? To też oczywiście warto o tym pamiętać. Ale a propos przygotowania. Może przejdźmy teraz do kwestii ekwipunku generalnie. No bo zakładając, że mamy dobrą pogodę, no przykładowo możemy przyjąć sobie, no bo warto by było przyjąć jakiś okres w roku, żeby ten temat omówić, więc przyjmijmy sobie, że jesteśmy na dzień dzisiejszy. W Tatrach generalnie jeszcze panują dobre warunki, tak jak na przykład to było bodajże dzisiaj. Jednak no przede wszystkim nie mamy jeszcze śniegu, więc należy pamiętać o tym, że na dole, powiedzmy, jeszcze w dolince jest 20 stopni, jest ciepło, to nie oznacza, że idąc na jakąś większą wysokość, na jakiś szczyt, sytuacja będzie wyglądała tak samo, stąd zawsze warto mieć w plecaku coś dodatkowego do ubrania, jakiś polar, bluzę czy kurtkę. No z tego względu, że te różnice w wysokościach no sięgają no nieraz no naprawdę dużych liczb, no powiedzmy, jak przykładowo startujemy z Palenicy Białoczańskiej na Rysy, no to różnicę przewyższeń mamy około 1500 metrów. Stąd no jest to bardzo dużo, no i warto, żebyśmy o czymś takim pamiętali. Warto mieć ze sobą, trzeba mieć ze sobą wodę, oczywiście, szczególnie w upalne dni, kiedy przy intensywnym wysiłku fizycznym litr wody zupełnie nam nie wystarczy, gdzie no 1,5 litra to jest minimum, a no ja przykładowo noszę ze sobą 1,5 litra wody, do tego 0,7 izotonika, czasem nawet jeszcze jedną butelkę wody. Oczywiście też nie należy się przeciążać, ale mieć na uwadze to, że jeśli w ciągu dnia zwykłego pijemy 1,5 litra wody, no to przy wysiłku fizycznym będzie to na pewno więcej. Jakie takie nieoczywiste szlaki, na których nie spotkamy
wielkiej ilości tłumów znaczy, mam na myśli, że jakie szlaki, które nie będą jakimś dla nas wyzwaniem kondycyjnym, ale nie będzie to Morskie Oko ani Dolina Chochołowska, możemy przejść w Tatrach Polskich albo Słowackich? To jest dobre pytanie. Jeśli bym miał polecieć jakieś takie łatwe szlaki, takie nieoczywiste. Ja przyznam, że ostatnio stałem się bardzo dużym fanem szlaku, który znajduje się na Słowacji, który startuje w miejscowości Orawice, a wiedzie on przez przepiękną Dolinę Juraniową, przez taki wąwóz, który nazywa się Cieśniawy, przez wąwóz dolomitowy, który no, jest zachwycający, naprawdę. Jest on w miarę łatwy, przy czym nie jest to spacerek dolinką, to od razu mówię, i tutaj nam się właśnie pojawiają te takie zawiłości, bo mamy tam fragmenty takie niewielkie i krótkie, które są ubezpieczone taką, można powiedzieć, barierką jakby z łańcuchów, i też pojawia się tam jeden czy dwa łańcuchy, przy czym, więc wymaga on troszkę jednak niewielkiego obycia. Jednak jest on w miarę krótki, możemy zrobić sobie taką ładną pętelkę właśnie zaczynając na przykład Doliną Juraniową i później zejść Bobrowiecką, albo na odwrót. W jedną i w drugą stronę jest super, świetnie się tam chowa przede wszystkim w wąwozie przed słońcem i przed upałami, no ze względu na to, że jest bardzo wilgotno i jest dosyć to miejsce osłonięte od słońca. No to możemy tam się bardzo ładnie schować, ale jednocześnie możemy się tam schować też właśnie przed ludźmi, ponieważ jest to szlak mało popularny i mało ludzi tam zazwyczaj chodzi. No przykładowo mieliśmy ostatnio wycieczkę, to była sobota, przepiękna, gdzie normalnie w takie dni to wszelkie najpopularniejsze szlaki, tak jak wspomniałeś, właśnie Morskie Oko czy Dolina Chochołowska, są oblężone. Tam był naprawdę spokój, był względny spokój. Gdybyśmy porównali Tatry Polskie i Słowackie, to tak, możemy stwierdzić, że Tatry Słowackie są mniej uczęszczane, znaczy inaczej, że mniej ludzi możemy spotkać na niektórych szlakach, z tego względu, że no, Słowacy mają jednak dużo większą część tych Tatr po swojej stronie granicy, to jest jedno, a dwa, że Słowaków jest niespełna w tym momencie bodajże 6 milionów. Także też to zaludnienie jest dużo mniejsze. Oczywiście mamy też napływ turystów z innych krajów, no między innymi właśnie z Polski, ale jednak tamten ruch turystyczny ma się gdzie rozbić tak naprawdę. I przykładowo wiele szlaków w Tatrach zachodnich słowackich jest bardzo mało uczęszczana. Przykładowo Dolina Jałowiecka, w której okolicach mamy chociażby Siwy Wierch, ostatnio zyskujący na popularności, jest niesamowicie mało uczęszczana. Bardzo ciężko tam czasem kogoś spotkać. I dochodzimy do momentu, kiedy już nie starcza nam taka wycieczka, jak mówiliśmy wcześniej, na tą Sarnią Skałę czy po dolinach, i chcemy czegoś więcej. I gdzie możemy to coś więcej poczuć? Gdzie możemy poczuć taki dreszczyk emocji, albo przynajmniej wyjść gdzieś wyżej? No i ja przykładowo, jeśli byśmy mieli mówić o takim dłuższym wyjściu, ale na przykład bez trudności technicznych, gdzie znowu mamy właśnie tę płynną definicję szlaków na przykład średnio trudnych w tym wypadku, no to Czerwone Wierchy przykładowo. Możemy pójść sobie, zrobić sobie takie, no, kółeczko, można powiedzieć niepełne, tak naprawdę taką bardziej podkowę, wychodząc z Kuźnic, idąc sobie przez Dolinę Kondratową i następnie wychodząc na Przełęcz Kondracką, no i następnie wychodząc już sobie na Kopę Kondracką i Grzbietem Czerwonych Wierchów pięknie aż do samego Ciemniaka, i następnie zejść z Ciemniaka w stronę Doliny Miętusiej i głównym ciągiem Kościeliskiej zejść sobie do Kirskąd. Bardzo ładnie możemy sobie dojechać później autobusem z powrotem, przykładowo jeśli zostawiliśmy autobus w Zakopanem. Teraz dotarliśmy już do tego momentu, kiedy już nam nic nie wystarcza, kiedy już się dusza rwie do tych najtrudniejszych szlaków. Na początek takie pytanie, kiedy już zastanawiamy się, czy to już ten moment, czy to nie ten moment, żeby wybrać się na tą legendarną grań Orlej Perci, to jaki szlak, jaki odcinek tej Orlej Perci będzie najłatwiejszy do przejścia pod względem trudności, tak żeby po prostu zobaczyć, czy
zobaczyć, tak liznąć tą Orlą Perć, zobaczyć ją, a niekoniecznie przejść ją całą w jeden dzień. Nie jest to temat łatwy, ponieważ Orla Perć generalnie jest znana z tego, że no nie bez powodu jest nazywana najtrudniejszym szlakiem w Tatrach. I oprócz tego, że faktycznie te trudności często są naprawdę wysokie, to chodzi też o to, że tych trudności jest bardzo dużo nagromadzonych w jednym ciągu, w wielu miejscach. I to nie jest tak, że tak jak na niektórych szlakach, że przejdziemy sobie krótki odcinek z łańcuchem i mamy spokój, tylko te trudności są tam cały czas i z tego sobie należy, czy przynajmniej przez zdecydowaną większość szlaku. Gdybym miał wybrać jakiś fragment Orlej, na którym warto może spróbować, to ja bym się zastanowił, szczerze mówiąc, nad granatami. Przykład, albo nad odcinkiem od Koziego Wierchu do Skrajnego Granatu. Z tego względu, że tam początkowo przy zejściu z Koziego Wierchu, przy podejściu właśnie w stronę Czarnych Ścian i Żlebu Kulczyńskiego, nie jest jeszcze aż tak źle. Już w momencie, gdy opuszczamy Żleb Kulczyńskiego, mamy taki bardzo ładny kominek, taki też mocno ubezpieczony, i on, tam te trudności są dosyć wysokie, ale przy wyjściu z kominka niedługo nam się kończą. No i pozostaje nam przejście właśnie przez granaty, gdzie mimo tego, że wydaje mi się, że jest to jedno z łatwiejszych miejsc technicznie, jakby odcinków łatwiejszych technicznie na całej Orlej, to jednak warto tam mimo wszystko zachować czujność i nie dawać się owładnąć takiemu poczuciu, że no w końcu przeszliśmy te największe trudności, więc teraz mamy spokój, bo mimo tego, że te trudności tam nie są aż tak wysokie, to jednak pojawiają się też tam takie fragmenty, które są dosyć eksponowane, na których nie ma sztucznych ułatwień w postaci przykładowo łańcuchów czy klamer, i tam też można faktycznie polecieć i sobie zrobić krzywdę. I zdarzały się takie sytuacje, gdzie na tym odcinku właśnie w okolicach granatów zdarzały się wypadki, więc o tym należy pamiętać. A czy Czerwona Ławka, która jest uznawana za najtrudniejszy szlak w Tatrach słowackich, jest faktycznie najtrudniejszym na Słowacji? Czy są jakieś szlaki, które się z nią równają, na przykład wspominane już wcześniej Rochatka albo Grochacze? To znaczy, tutaj też z tą oceną byłbym ostrożny w miarę, bo jednak no na Czerwoną Ławkę też mamy dwie opcje wejścia tak naprawdę, no albo nawet trzy, jeśli spojrzymy jeszcze od strony Doliny Staroleśnej. No i jest tak, że oprócz tego na Czerwoną Ławkę możemy wejść właśnie od strony Doliny Staroleśnej albo od strony Doliny Małej Zimnej Wody, która wchodzi w skład Doliny Walnej właśnie Zimnej Wody razem ze Staroleśną. No i tutaj oprócz tego, że mamy szlak turystyczny ubezpieczony właśnie łańcuchami, pojawiają się tam też właśnie dosyć duże trudności, no to mamy oprócz tego poprowadzoną tam obok Via Ferrata. No i ta Via Ferrata właśnie, przyznam, ona jest dosyć krótka jak na taką Via Ferrata i warto, myślę, że tam nawet wziąć ze sobą ten sprzęt ferratowy i spróbować, jakie tam trudności nam to oferuje, bo jednak no nie spotyka się Via Ferraty w Tatrach poza tą jedną, poza tym, że mamy na przykład, nie wiem, przy drabince na Koziej Przełęczy też linkę stalową, do której się możemy wpiąć lążami właśnie. Jednak no jest to trudny szlak.